Siema, jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam o wszystkich trybach, które zostały usunięte z Brawl Stars, na czym te tryby polegały oraz kiedy możliwe, że one powrócą. Ale oczywiście, zanim to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale oraz zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oraz napiszcie w komentarzu tryb, a ja przypnę Wam serduszko. No i teraz myślę, że już bez żadnego przedłużania lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc w dzisiejszym odcinku będą 4 tryby, więc no całkiem sporo ich jest, jeśli chodzi o usunięte tryby. No bo jednak fajnie by było, gdyby o te 4 tryby w grze było więcej. A więc myślę, że już lecimy z tą właśnie listą tych trybów. A więc pierwszym usuniętym trybem jest tryb o nazwie eliminacja. No i słuchajcie, działał on w taki sposób, że po prostu jakby to były zwykłe mapki jak na tryb starcie, tylko że po prostu tutaj był jeszcze taki jeden boss, którego mamy na przykład w wydarzeniach specjalnych i właśnie trzeba było tego bossa pokonać i każdy grał solo. No i właśnie tutaj chodziło o to, że po prostu trzeba było tego bota atakować i kto zadał największe obrażenia temu botowi, ten po prostu wygrywał, więc po prostu takie starcia solo, tylko że właśnie z botem. I serio było coś w tym fajnego, bo jeszcze jak ktoś kogoś pokonał, to jakby się zradzaliśmy z powrotem, więc tutaj nie dało się zginąć, tylko po prostu kto zadał największe obrażenia botowi, ten po prostu wygrywał, więc serio całkiem ciekawy tryb. Natomiast jeśli chodzi o jego powrót, to no tutaj akurat o tym trybie wiemy najmniej, ponieważ no nic o tym trybie już żaden pracownik Supercella nie wspominał. I co do daty powrócenia tego trybu, no to mógłby on powrócić tak naprawdę w każdym momencie, no bo to nie jest jakiś eventowy tryb, tylko po prostu taki tryb, w który sobie można w każdej chwili zagrać, więc lecimy dalej. No i kolejny usunięty tryb z Brawl Stars o nazwie Samotna Gwiazda. No i ten tryb działał w taki sposób, że no również tutaj zwykłe mapy jak na starcie solo. I tutaj to było jakby połączenie solo oraz bounty, czyli po polsku trybu nagroda. Bo chodziło w tym trybie o to, że po prostu, no jak już mówiłem, graliśmy solo na zwykłych mapach na starcie, ale chodziło w tym trybie o to, że po prostu zabijaliśmy ludzi i zdobywaliśmy oczywiście gwiazdki tak samo jak na nagrodzie. I kto pod koniec meczu zdobył najwięcej gwiazdek, ten po prostu wygrywał. No i tutaj również podobnie jak w poprzednim trybie, jeśli zginęliśmy, no to się z powrotem odradzaliśmy tak samo jak na trybach 3 versus 3, więc też naprawdę również ciekawy tryb. No i tutaj jeśli chodzi o powrót tego trybu, no to o tym trybie wiem trochę więcej, ponieważ właśnie Frank, czyli pracownik Supercella, na swoim Twitterze pisał kiedyś, że ten tryb już nie powróci, więc no niestety tego trybu nie powrócą raczej, bo to jeszcze nie jest potwierdzone, no ale on pisał, że tego trybu nie przywrócą, no chyba że jakimś dziwnym cudem stwierdziliby, że go przywrócą, no ale raczej go nie przywrócą, więc już niestety nie będziemy mieli raczej okazji na tym trybie sobie pograć, więc no troszeczkę szkoda, ale lecimy. Słuchajcie już dalej. No i już trzeci tryb usunięty z Brawl Stars, a mianowicie tryb o nazwie Rabunek Prezentów. No i ten tryb działał w taki sposób, że tutaj jakby to już nie był tryb tak jak poprzedni, że graliśmy solo, tylko tutaj już graliśmy trójki, więc tutaj już troszeczkę inny rodzaj trybu, ale chodziło w tym trybie o to, że jakby u nas mieliśmy taką jakby strefę, takie kółko, w którym był prezent oraz po stronie przeciwnej, czyli u przeciwników, również była taka jakby strefa, w której był również prezent. I kto zabrał prezenty i przeniósł prezenty na swoją stronę i trzeba było zabrać dwa prezenty i po prostu kto zabrał pierwszy dwa prezenty, ten po prostu wygrywał grę, więc serio również ciekawy tryb. I wiadomo, że ten tryb jest świąteczny, no bo tutaj jak widać prezenty nawet po logo tego trybu również możemy właśnie to zauważyć. A więc jeśli chodzi o datę powrotu tego trybu, no to myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, ale no wiadomo, że on nie powróci raczej w żaden dzień roku, tylko po prostu jeśli on miałby powrócić, no to powróciłby on tylko i wyłącznie na święta.
No i kolejny tryb, który został usunięty, i tutaj ten tryb może zaskoczyć, bo wiele osób może o tym nie wiedzieć, że został on usunięty, a jednak został on właśnie usunięty. A więc jest to tryb o nazwie Gorąca Strefa, który aktualnie jest z powrotem w Brawl Stars. No i ten tryb został usunięty z tego względu, że po prostu Brawl Stars chciało ten tryb wprowadzić na chwilę, żeby po prostu przetestować, czy graczom on się spodoba. No i właśnie graczom on się spodobał, ale niestety oni usunęli ten tryb na jakiś czas i po pewnym czasie stwierdzili, że skoro właśnie graczom ten tryb się spodobał, no to przywrócili go już właśnie na stałe, no i ten tryb już raczej nie zostanie usunięty, więc no fajnie, że mamy właśnie taki tryb, który możemy sobie właśnie pograć i nie zostanie on raczej już usunięty. A więc no serio, tutaj chyba najciekawsza rzecz w tym odcinku, no bo wiele osób myślę, że pewnie o tym nie wiedziało. No i myślę, że już lecimy sobie do podsumowania. A więc w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, więc dzisiaj no usunięte 4 tryby w Brawl Stars. Całkiem sporo, bo wiadomo, że w Brawl Stars nie mamy aż tak dużo trybów, a aż 4 tryby, no to robi to naprawdę wielką różnicę. A więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych takich ciekawych filmów na moim kanale. No i myślę, że już nie ma co przedłużyć tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!